Cześć, z tej strony Aleksandra Olbryś, a towarzyszy mi dzisiaj Radosław Ciszek. Kłaniam się. Którego możecie już kojarzyć z naszych poprzednich odcinków. Dzisiaj również będziemy rozmawiać o banknotach, a konkretnie o polskich złotych. Może od razu do konkretów. Jakie są metody weryfikacji autentyczności polskich banknotów i jakie zabezpieczenia możemy na nich znaleźć? Polskie banknoty powstają w polskiej wytwórni papierów wartościowych. W firmie, którą bardzo cenimy, która produkuje również inne dokumenty, znaczki, akcyzy, obligacje, papiery wartościowe ogólnie rzecz ujmując, oraz również produkuje banknoty eksportowe, o czym wiele osób nie wie. Lari gruzińskie, lempira hondurańskie, guaranisy paragwajskie, quetzale z Gwatemali. Znaczy na stronie PWPW takie informacje można znaleźć. I Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych odpowiada za jakość banknotu w trzech podstawowych cechach, o których mówiliśmy w pierwszym filmie, czyli papier banknotowy, techniki druku, zabezpieczenia. I po tych cechach weryfikuje się banknoty, ponieważ fałszerz, nie mając dostępu do takiej technologii jak w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, nie jest w stanie odtworzyć tych cech w 100%. Więc znajomość prawdziwych cech papieru, technik druku, zabezpieczeń pozwala nam wyłapywać falsyfikaty. I polskie banknoty dzielimy dodatkowo na trzy grupy nominałów. Niskie nominały 10-20. Są to nominały najłatwiejsze do podrobienia, bo najsłabiej zabezpieczone. Troszkę traktowane po macoszemu, w związku z tym, że niski nominał nie ma aż tylu zabezpieczeń. Nominały 50-100, jak ja mają średnie. I nominały 500 i nowa 200, nominały najwyższe, które mają najwięcej zabezpieczeń. Banknoty polskie weryfikujemy, jak każdy banknot świata, najpierw na podstawie pierwszego wrażenia, na podstawie dotknięcia papieru i techniki druku oraz oceny wzrokowej ogólnie banknotu. Osoba doświadczona od razu widzi na przykład dobrą jakość stalorytu, czyli techniki druku, którą tworzone są portrety, o którym mówiliśmy w pierwszym filmie. Widzimy jakość oczu, włosów, brody, to wszystko musi być bardzo precyzyjnie wykonane. No, musi być odpowiedni kolor, kontrasty itp. A poza tym weryfikujemy banknoty na podstawie zabezpieczeń. I te zabezpieczenia sprawdzamy w trzech prostych ruchach: pod kątem, pod światło, pod lupą. Czyli pod kątem, czyli zmieniając kąt padania promieni światła, w świetle bocznym znajdujemy tak zwane szybkie zabezpieczenia optyczne. I optycznym zabezpieczeniem na przykład jest to i zabezpieczenie na 50-tkach, setkach, zresztą 200-tkach i 500-tkach też, farba zmienna optycznie. Jest to jedno z najlepszych polskich zabezpieczeń, zmieniająca kolor z koloru jednego w drugi. No to już kolorów nie będę nazywał, ponieważ na nowych wersjach one się na różnych nominałach różnią. Na starej wersji farba zmienna optycznie też jest widoczna, na pierwszej wersji polskich banknotów sprzed modernizacji. Ale ona zmienia się delikatnie z bieszczadzkiego wrzosu na oliwkę. Takie tutaj pieszczotliwie te kolory nazwałem. Zatem jest to farba zmienna optycznie. Po drugie, znajdujemy na banknotach zabezpieczenie, które jest trochę trudne do weryfikacji dla osób początkujących. Na nominałach 50-100 oraz starej 200 jest to efekt kątowy znajdujący się pod farbą zmienną optycznie. Bity specjalnym suchym stemplem stalorytniczym tworzy nam dwa obrazki. Koronę i nominał. W jednej pozycji banknotowej, jeżeli patrzymy na banknot z góry, widzimy koronę, a w świetle bocznym widać nominał. Generalnie można to zrobić poprzez zagięcie, żeby zobaczyć ten nominał banknotu w ten sposób. Na przykład wygięcie banknotu pod odpowiednim kątem, żeby to światło boczne padało nam pod ostrym kątem na banknot w tym miejscu, albo od siebie, albo na tak zwanego kelnera, to ja tak nazywam, oczywiście przy klientach raczej nikt tak nie robi w bankach, gdzie kładziemy banknot na dłoni, tak jak kelner kładzie tacę na swojej dłoni i kierujemy banknot na poziomie oczu do źródła światła i Olu, zobacz, jak pięknie widać 50-tkę bez żadnych problemów. Perfekcyjnie. Tak, i nie udajesz, że widzisz. Nie udajesz. Także jest ona widoczna. Tak, zatem tak wygląda właśnie efekt kątowy. Czyli to jest ten ruch pod kątem, który kierujemy tutaj do tych banknotów 50-100 i nawet starej 200. Drugi ruch pod światłem. Sprawdzamy jakość znaku wodnego, nitki oraz rektowerso. Są to trzy zabezpieczenia. Z takich prostszych zabezpieczeń jest ta nitka zabezpieczająca umieszczona w papierze. Jest to folia metalizowana. Wiele osób na pewno wie, że ona tam powinna być.
Ona nie może być nadrukowana z drugiej strony, naklejona, ona musi być umieszczona w masie papierowej. Barbarzyńską metodą jest metoda sprawdzania banknotów z wykorzystaniem metody niszczenia, czyli na przykład nadrapywania papieru tutaj od strony nitki. Tego się nie robi, jeżeli ktoś się zna na banknotach. Takie są to, ja nazywam metody, z całym szacunkiem dla wszystkich bazarków świata, bazarowe metody. Ale ta nitka powinna rzeczywiście być w środku. Patrzymy, czy nie jest nadrukowana, naklejona. Na nitce często są nadruki i one też powinny być widoczne. Ona jest w ten sposób widoczna, przepraszam, nie widoczna, tylko wyczuwalna pod palcem. Jeżeli zapniemy kciukiem wskazującym, wyczuwamy grubość, szerokość, jędrność nitki zabezpieczającej. Na marginesie istnieje kategoria banknotów destrukt i destrukty mogą nie mieć nitki zabezpieczającej. Są to autentyczne banknoty albo zużyte, że tam nitka się wypukała, nie ma jej, ktoś wyciągnął, albo są to banknoty błędnodrukowe, wydrukowane z błędem, które bardzo rzadko, ale czasami wchodzą na rynek i wtedy mają wyższe wartości kolekcjonerskie. Więc brak nitki nie zawsze określa nam, że jest to falsyfikat. Świetnym zabezpieczeniem jest znak wodny, który znajduje się w masie papierowej. Wersja nowa polskich banknotów ma dwa znaki wodne, a wersja stara ma tylko jeden znak wodny, czyli portret. O znakach wodnych mówiłem w tym filmiku wcześniejszym, ale teraz też wspomnę, że jest to manipulacja grubością masy papieru, czyli w miejscu, gdzie jest znak wodny, jest grubszy albo cieńszy papier. Prawdziwe znaki wodne polskie charakteryzują się tym, że portret jest wielotonalny i widzimy wiele różnych tonów odcieni szarości. Pamiętajcie o tych kościach policzkowych władcy, o tym właśnie puderku na policzkach. Mocna brewka, delikatniejsze włosy, soczystość, trójwymiarowość znaków wodnych. Pod portretem znajduje się znak wodny nominal i on jest jasny pod światłem, a na dłoni się robi ciemny, bo w tym miejscu jest po prostu cieńszy papier, zatem jest tutaj jasny pod światłem, a na dłoni ciemny. Zasada znaków wodnych jest pozytyw, negatyw. Pod światło pozytyw, na dłoni negatyw. Trzecie zabezpieczenie to rectoverson. Jest to zabezpieczenie widoczne pod światło, które zobrazowane jest w ten sposób, że z przodu widzimy fragment korony, z tyłu fragment korony, a pod światło widzimy koronę w całości. Pod światło widzimy koronę w całości. Więc mamy koronę pełną, widoczną pod światło. Powinna się ładnie dopasować. Na przykład pan ze Skarżyska Kamiennej, który podrabiał setki, przez wiele lat, to robił je w ten sposób, że drukował przody i tyły oddzielnie i sklejał. I ta korona zawsze mu się rozjeżdżała, mimo tego, że falsyfikat był całkiem dobrej jakości. Zatem pod światło możemy sprawdzić te trzy zabezpieczenia. No i na koniec to już z wykorzystaniem lupy, jak są jakieś wielkie tarapaty i ktoś chce zanalizować banknot do końca, można wziąć lupę i sprawdzić mikrodruki, czyli małe napisy. Dobre mikrodruki na polskich złotych pojawiają się w prawym górnym rogu RP Rzeczpospolita Polska. Można je docenić poprzez użycie lupy. Oraz na rewersie nad prostokątem. Na dole nad prostokątem widać też takie małe, drobne napisy. I to już jest taka ostateczna ekspertyza, sprawdzanie banknotów przez lupę. Jeżeli już mamy lupę i analizujemy banknot, to wtedy jeszcze możemy spojrzeć na portret władcy i w oko Kazimierza Wielkiego, czy widoczne są ładne tutaj, czy widzimy bardzo ładną tęczówkę, czy widzimy eleganckie rzęsy, mają być precyzyjnie wykonane. Na przykład dobrym punktem do sprawdzenia jakości druku jest godło. Orzełek ma być również precyzyjnie wykonany, dziubek, korpusik, korona, takie gwiazdeczki, które kojarzą nam się z anyżowymi gwiazdkami i pazurki orła widoczne również są bardzo ładnie czytelne. Zatem to jest też analiza pojedynczego banknotu, no bo podkreślam, jak już ktoś liczy banknoty fachowo, sprawdza, no to wtedy nie musi tego analizować w ten sposób, jeżeli nie ma odłożonego banknotu na bok. Wtedy po prostu wykłada się banknoty po innej sztuce, patrząc ogólnie na banknot i sprawdzając po prostu farbę zmienną optycznie. Nominały 50, 100 i starą 200 tak się sprawdza. Nominały wysokie, najwyższe, nie posiadają efektu kątowego, to jest ta różnica. I znowu, idąc tokiem pod kątem, pod światło, pod lupą, sprawdzimy. Farbę zmienną optycznie, czyli szyszak, nakrycie głowy Jana III Sobieskiego i polskiej husarii. I widzimy tutaj pasek. Ten pasek jest bardzo specyficzny, charakterystyczny, ciekawe zabezpieczenie. Szwedzi, którzy użyli go jako pierwsi, nazwali to motion, czyli taki specjalny rodzaj trójwymiarowego zabezpieczenia. Z lekkim, w Polsce jest taki lekki trójwymiar i on się, ten pasek, ma ładnie mienić kolorami i delikatnie mieniącymi się elementami
geometrycznymi. A to mi się z nowym dolarem kojarzy. Tak, w nowych dolarach amerykańskich setkach, tutaj chyba nie mam przygotowanej, zaraz wyciągnę, do filmu o dolarach później. Zobaczymy sobie ten właśnie, to właśnie zabezpieczenie, jest bardzo dobrym zabezpieczeniem coś takiego na nowych dolarach. Na walutach skandynawskich się to pojawia, na starej 50-funtówce papierowej też to było. I banknoty 500 i 200 mają jeszcze rodzaj farby, nazywanej farbą potocznie opalizującą. Farba delikatnie opalizuje na rewersie banknotu, jest to też szybkie zabezpieczenie. Pod światło sprawdzamy zabezpieczenia typu znak wodny, pasek, który jest fastrygowany, a musi się łączyć pod światło w ciągłą pas. I rektowerso, pamiętajcie, korona, która również musi się ładnie uzupełnić. I pod lupą na koniec mikrodruki. Prawy górny róg, to jest tylko jedna zmiana. Nie ma literek RP, tylko pojawiają się napisy 500 ZTU MBP. I tam jeszcze urozmaicenie jest kolorystyczne, żeby utrudnić życie fałszerzom. I mikrodruk na rewersie. I to jest analiza 500, 200. A banknoty najłatwiejsze do podrobienia, chociaż nie jest, prawda, żadna tutaj w tym przypadku zachęta. Pamiętajmy, nie róbmy tego, to grozi karą od 5 do 25 lat więzienia. Ale rzeczywiście najłatwiejsze do podrobienia są dziesiątki, dwudziestki, ponieważ nie mają farby zmiennej optycznie, więc brak jest tego szybkiego zabezpieczenia. Na szczęście nowe dziesiątki, dwudziestki mają na rewersie tutaj paski opalizujące. Jest to pasek farby opalizującej, w tym przypadku delikatnie różowy i on się mieni z nominałów na symbol ZTL. Jest tu zabezpieczenie jedno, które rzadziej jest wykorzystywane. Jest to zabezpieczenie typu efekt kątowy na tym paseczku. Tylko to jest efekt kątowy nie tak jak w przypadku 50 setek, zmieniający się z korony na nominał, tylko widać sam nominał. Żeby go zobaczyć, gdybym miał tak przedstawić to dla widzów tu do kamery, no to najłatwiej to przedstawić w ten sposób, czego się nie robi później w ten sposób w warunkach kasowych, bo to jest niewygodne. Ale znowu na kelnera, czyli wykładam dłoń, jak kelner niosący tacę, kładę banknot, tak jak tacę właśnie się kładzie na tym, na dłoni i skręcam jeszcze banknot pod kątem 45 stopni, patrząc na ten pasek i kieruję banknot do źródła światła, do okna albo do światełka. Światło boczne pokazuje nam kreski, które są zadrukowane w stronę przeciwną do tła i dlatego pojawia się tu nominał, który raz jest jasny, raz ciemny. Nie podałem wszystkich zabezpieczeń polskich złotych, bo jest ich więcej. Mówię o tym zabezpieczeniu takim sprawdzeniu praktycznym, tak? Są takie jeszcze tam ukryte zabezpieczenia za uchem Jana III Sobieskiego, jest efekt kątowy, na setce nowej polskiej jest efekt kątowy, no ale podałem taką praktyczną metodę, szybką, sprawną, z analizy pojedynczych banknotów. Wystarczy w 99%? Znaczy generalnie, jeżeli ktoś tak sprawdzi banknoty i wie, jak to ma wyglądać, to na pewno każdego falsyfikata wyłapie, bo da się to zrobić, tak, bez żadnego problemu. No oczywiście, wiadomo, trzeba by mieć w ręku banknoty i to sobie potrenować, poćwiczyć, żeby te wszystkie zobaczyć cechy. Jeszcze jedna informacja, bo na samym wstępie nie powiedziałem tego, bo już chyba się tak wszyscy do tego przyzwyczailiśmy i dlatego chyba nie wspomniałem, że mamy oczywiście polskie banknoty sprzed modernizacji i po modernizacji. I starsza wersja polskich banknotów różni się delikatnie od tych nowszych, czyli nowsze są jakby lepiej zabezpieczone. Metoda rozpoznawania jest ta sama w sumie, tylko nowsze są, mają lepszą jakość tych poszczególnych zabezpieczeń. Na przykład farba zmienna optycznie zmienia się wyraźniej, bo jest bardziej nowoczesna. Ale warto wspomnieć tutaj, że przy nowych banknotach polskich pojawia się zabezpieczenie po pierwsze Eurion, czego nie było na starej wersji, czyli są to te małe takie tajemnicze kropeczki, które się pojawiają tutaj po lewej stronie, na przykład na wyższych nominałach, a po prawej stronie na dziesiątkach, dwudziestkach. Jeżeli sobie wpiszemy w Google'ach Eurion banknoty, wyskoczy nam opis tego zabezpieczenia. Jest to zabezpieczenie, które jest kłodą rzuconą pod nogi tym najprostszym fałszerzom, amatorom. Amator to jest fałszerz, który częstokroć, jak łapali takich amatorów w Polsce, nastolatek w dawniejszych czasach, twierdził, że dlaczego podrabiałeś smyku banknoty, prawda? Pamiętam historię 14-letniego Romusia z Radomia. I mama mówiła, synku, na Boga, dlaczego, czego ci brakowało? A Romuś powiedział, mamusiu, bo mnie skusiło, bo było tak łatwo. No i tam jeszcze dodał i dla adrenaliny. Ale generalnie skusiło go, bo było łatwo. Bo rzeczywiście, no kiedyś kupowało się komputer, skaner i można było te banknoty skanować, drukować i no i jakaś tam część osób pomyślała sobie, spróbuję dalej, prawda? Dzisiaj nowych banknotów polskich nie da się w ten sposób tak łatwo skopiować, ponieważ jest zabezpieczenie cyfrowe, które pozwala na rozpoznawanie Euriona, czyli tych bąbelków, tam nie będę wchodził w szczegóły,
I jeżeli skanujemy nowe banknoty w kolorze i większość walut świata, pojawia się na ekranie monitora komunikat, że wykryto próbę nieuprawnionego przetwarzania obrazu banknotów. Także. I jeszcze druga sprawa, a propos różnicy między nową a starą wersją. Tutaj pojawiają się na wyższych nominałach nazwiska, na wyższych nominałach pod portretem, a na niższych w prawym dolnym i prawym górnym rogu nazwiska osób, które tworzyły banknoty polskie. No bo wersja po modernizacji jest, jeśli chodzi o portret, taka sama jak wersja sprzed modernizacji. I są to nazwiska Anglików. Chipper, Moore, Daubtweier to panowie artyści, którzy tworzyli matrycę do banknotów. I nazwisko pana Andrzeja Heidricha. Pan Andrzej Heidrich to nasz narodowy artysta, który projektował banknoty polskie, również te stare sprzed denominacji. Jak i te aktualne banknoty i nie tylko banknoty, zajmował się projektowaniem innych również znaczków, pocztówek itp. Jest taka publikacja Andrzej Heidrich, malarz polskich banknotów, można ją sobie również zobaczyć, gdzieś tam odnaleźć, kupić itp. Zobaczyć, jakie piękne projekty pan Andrzej tworzył. Jest to ciekawe, żeby zaobserwować, jaka była droga na przykład od pierwszego projektu do ostatecznej akceptacji banknotu. Tak? Czyli banknoty, które widzimy dzisiaj, w pierwszych projektach mogły wyglądać inaczej. Z panem Andrzejem jest wiele różnych anegdotek związanych. Na przykład jedna z nich mówi o tym, że zaprojektował, i można znaleźć te zdjęcia, 50 ze Świerczewskim, z tych starych naszych sprzed denominacji, bez czapki. No ale cenzura nie przepuściła tego, mówiąc, że społeczeństwo będzie mogło sobie robić dowcipy z tego, że on jest łysy i będą mu coś rysować na czole. Nie wiem. No to... Swoją drogą, powiem szczerze, najczęściej rysowanym banknotem świata prawdopodobnie z tych popularnych walut jest Królowa Elżbieta, funt brytyjski z Królową Elżbietą. No i właśnie ja widziałem Królową Elżbietę z wieloma rzeczami na czole. Naprawdę. Z krzyżykiem, ze swastyką, prawda, z plastrami, z jakimś tam podbitym okiem widziałem Królową Elżbietę. Także po prostu tutaj używanie mają niektórzy na Królowie Elżbiecie, nie wiem, w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie itp. Ludzie mają wyobraźnię, co? W każdym razie pan Andrzej Heidrich zaprojektował też na przykład 10 tysięcy złotych. No, zadałbym pytanie słuchaczom, kto był na 10 tysiącach złotych polskich, starych. Teraz nie udzielę odpowiedzi, ja na pewno. Powiem, że coraz częściej, ja jako rocznik 74 jestem, spotykam osoby, które rocznikowo na moich kursach są z lat 95 albo młodsze jeszcze. Ja 00 jestem. No i te osoby siłą rzeczy nie pamiętają tych starych polskich banknotów, prawda? No ja się na nich wychowałem. 10 tysięcy był z Wyspiańskim. I pierwszy projekt, który stworzył pan Andrzej Heidrich, można go znaleźć w świecie internetu, przedstawiał Stanisława Wyspiańskiego, i który ten projekt był stworzony na podstawie autoportretu, który namalował Wyspiański w Zakopanem. I tam Stanisław Wyspiański jest potargany w kożuchu i taki, no fajnie wygląda, tak artystycznie. Ja to go porównuję do organka. On się kojarzy z tym naszym artystą organkiem i muzykiem. I pan Andrzej Heidrich nie dostał akceptacji tego projektu, bo cenzura powiedziała, że no niedobrze, żeby Wyspiański był taki właśnie nieułożony i potargany. Lepiej, żeby był bardziej schludny. No i ostatecznie Wyspiański powstał, pan Andrzej Heidrich stworzył ten banknot na podstawie portretu Wyspiańskiego namalowanego przez Lucjana Riedla. I tam właśnie dlatego tak schludnie wygląda, wygląda jak zdjęcie z dowodu osobistego. Jednym z ciekawszych być może przykładów jeszcze z życia pana Andrzeja Heidricha i anegdot, to jest przykład, kiedy pan Andrzej Heidrich zrobił błąd, literówkę podczas projektowania banknotu. Autentyk. Literówki własne ciężko zobaczyć. I tam, jak patrzymy na pierwszą wersję 2 milionów złotych polskich, te banknoty były drukowane. W lewym dolnym rogu napisane jest Sejm Konstytucyjny, a powinno być Konstytucyjny. Czyli brakowało literki N, bo tam był taki listek i pan Andrzej chciał się zmieścić do liścia, do listka. I on się, słuchajcie, tego listka zmieścił, ale zgubił literę. Ale fenomen tego błędu polegał na tym, że te banknoty przecież były potem jeszcze, przecież matryca i projekt i tak dalej, to było oglądane przez innych, prawda? I albo ludzie tego nie widzieli, albo nie chcieli tego zauważyć, albo mówili potem, że widzieli, ale myśleli, że pan Andrzej by się nie pomylił i myśleli, że to jakaś forma staropolska, konstytucyjna.
No i podobno któryś z drukarzy dopiero zareagował, jak już banknoty były drukowane. Tak czy inaczej te banknoty były wydrukowane. Też mam taki jeden banknot w kolekcji z błędem. Swoją drogą na marginesie dzisiaj na świecie są dolary australijskie, 50, te nowe żółte, z błędem ortograficznym, nie wiem czy wiecie, 46 milionów banknotów, w razie responsibility jest, brakuje literki i jest responsibility. Także w mikrodruku błąd. No więc to są te historyjki nawiązujące do pana Andrzeja Heidricha. No a przypomnę, że wyszliśmy do nazwiska pana Andrzeja Heidricha w związku z tym, że on się pojawia na nowych banknotach polskich. Pamiętajcie, Andrzej Heidrich, warto poeksplorować temat i zobaczyć, co o nim tam głosi internet. Jest bardzo ciekawy z nim wywiad Rzeka też. Lubię duży pieniądz, tak się nazywa taki wywiad, do znalezienia w internecie również z panem Andrzejem Heidrichem. Bez wątpienia fascynująca postać. A wracając do weryfikacji autentyczności naszych banknotów polskich, powiedz mi proszę, jaka jest twoja opinia na ten temat?